Siostro. Jak wygląda zaufanie w takiej sytuacji? Jezu, pan robi. Właśnie ci wszyscy ludzie nie wylecieli razem z nami. Których nie był w naszych planach. Mamy ludzkie plany, które wydaje się być super wszystko ułożone i to ma sens, to jest dobre. A nagle coś się wywraca, coś się nie udaje, coś się krzyżuje. I umieć to wykorzystać właśnie w tym odczytywaniu, czego Ty ode mnie, Panie Boże, chcesz. Każdy z nas ma jakąś misję do spełnienia. I tylko chodzi o to, żeby naprawdę ufnie przyjmować wszystko to, co Pan Bóg daje. Pozdrawiam Was ze szwajcarskiego mostu w Curychu, w którym właśnie zastanawiam się nad tym, czego Pan Bóg od nas chce. I jestem tutaj z siostrą Miriam. Tak, to jesteśmy my. Pozdrawiamy Was. Miejcie oczy otwarte na to posłanie, które jest dzisiaj przed Wami. Na to pokrzyżowanie Waszych planów, które może być bardzo dobre. Z Bogiem. Pa.